Drogie panie, opowiedzcie, co tutaj się dzieje? No, dzisiaj jest dla nas wyjątkowy dzień podczas bieżącej pracy w laboratorium. Dzisiaj przygotowujemy prezenty dla seniorów tutaj z okolic Płocka. Gdzie konkretnie te paczki będą przekazane? Paczki będą przekazane w tym roku do gminy Bulkowo. W jaki sposób były wytypowane te osoby? Poprzez współpracę z urzędem gminy, czy może w jakiś inny sposób? My staramy się corocznie konsultować się z ośrodkami pomocy społecznej. W tym roku wybraliśmy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie i też tam wspieramy seniorów wskazanych przez tą instytucję. Ile paczek będzie dzisiaj przygotowanych? No, dzisiaj paczek będzie 60. Tutaj koleżanki i kolega przygotowują 60 paczek dla seniorów. Co w tych paczkach się znajdzie? To, co znajdzie się w paczkach, tak naprawdę było konsultowane z gminą, ponieważ no, różne potrzeby seniorów naszych i my za każdym razem konsultujemy to z gminą albo z jakąś instytucją, która nam wskazuje, jakie rzeczy będą potrzebne. W tym roku my pakujemy środki czystości, podkłady. Każdy senior otrzyma też koc w takiej paczce, herbatę, jakieś czekoladki, co nieco słodkiego do herbaty też, tak? Będą też jakieś pianki, no i to taki podstawowy zestaw dla seniora. Zgodnie z potrzebami. Ja chciałam nadmienić, że to jest dla nas wyjątkowe święto też dla wolontariuszy, dla wolontariuszy Orlen Laboratorium, ponieważ to jest akcja, którą kontynuujemy czwarty rok. Jest to akcja dzięki ogromnemu wsparciu Fundacji Orlen, bez której by się nie mogło to udać, i wspaniałych, wielkich wolontariuszy właśnie z Orlen Laboratorium. Kiedy te paczki zostaną przekazane seniorom? Paczki zostaną na dniach przekazane. Paczki zostaną na dniach przekazane seniorom. Naszą tradycją jest, aby paczki były dostarczone przez pracowników, przez wolontariuszy. Natomiast w dobie pandemii, zachorowań jest to ograniczone. Natomiast gdzie możemy, gdzie wolontariusze będą mogli pojechać, jak najbardziej pojadą z paczkami. Natomiast pozostałe paczki zostaną przekazane Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i pracownicy w naszym imieniu z pozdrowieniami przekażą te piękne podarki. Myślę, że to będzie wspaniały dzień babci i dziadka dla tych seniorów, którzy otrzymają przepiękne upominki. Bardzo dziękuję paniom za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Również.